Jak zdiagnozować u siebie pewne objawy, ewentualnie kiedy stwierdzić, że już chyba trochę trzeba się wyjąć ze siebie, w takim kontekście, że zauważam u siebie takie już małe problemy na tle umysłowym, że właśnie coś mi już nie wychodzi pod kątem zapamiętywania. Bardzo często się mylę, robię kilka rzeczy, kilka tych samych czynności z rzędu, na przykład wykonuję, czy chociażby zaniosę tę pastę do lodówki, tak? Czy to już są takie pierwsze sygnały, że ej, chyba trzeba wejść na kanał pani Małgorzaty, trochę poćwiczyć pamięć, trochę poćwiczyć moje umiejętności poznawcze? Czy jakoś można to zaobserwować i faktycznie stwierdzić, że odpowiednie sygnały dają mi wiedzę, że ja muszę zadbać o tę moją kondycję umysłową? Znaczy, ja zachęcam do tego, że w ogóle jak już my przechodzimy na emeryturę, to pierwsza rzecz w ogóle to powinna nas, nasze kroki powinny kierować właśnie do technik, różnego rodzaju technik pamięciowych, do pracy właśnie nad pamięcią, dlatego że kiedy pracujemy, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, społecznie, nasza pamięć chcąc, nie chcąc jest ćwiczona poprzez to, że rozmawiamy z koleżanką, że ona nas na przykład uczy nowego przepisu na jakieś tam świetne, rewelacyjne ciasto, które zrobimy w 3 sekundy. Później, kiedy właśnie te więzi społeczne, kiedy te wymagania, które są, czy też stawiane poprzeczki coraz wyżej w pracy, kiedy ich już nie ma, no to my musimy sobie te poprzeczki właśnie sami w życiu jakby je stworzyć. I sami powinniśmy już od razu naprawdę po przejściu na emeryturę nie czekać, kiedy się pojawią właśnie te pierwsze objawy, o których pan wspomniał, takie jak zapominanie nazwy ulicy, na której mieszkałam, zapominanie imion, zapominanie na przykład drzewa genealogicznego, kiedy się właśnie pytamy o osoby starszej, no słuchaj, a ciocia ze strony babci, to jak miała na nazwisko? No i wcześniej wiedzieliśmy, że pamiętamy, a teraz no nie pamiętamy. No choćbyśmy chcieli, to sobie nie jesteśmy w stanie przypomnieć. Także nie czekajmy na te pierwsze objawy tej naszej pogarszającej się pamięci, tylko właśnie ćwiczmy od razu, ćwiczmy, no świetnie by było właśnie, jak znów mówimy o wychowaniu do starości, czyli wtedy, kiedy jesteśmy aktywni, kiedy pracujemy, aktywni zawodowo mam na myśli, to już wtedy właśnie powinny nam towarzyszyć różnego rodzaju gry, zabawy. Tutaj już była mowa o wnuczkach, kiedy właśnie mamy tego wnuczka pod ręką, to on nas będzie ćwiczył i on nam będzie dawał nowe wyzwania. On nam będzie mówił: babciu, babciu, ale jak tutaj muszę rozwiązać ten czy tam to czy tamto zadanie. Natomiast jeśli właśnie nie mamy takiej pomocy, to musimy sami właśnie starać się o tą pamięć zadbać. Czy to będą krzyżówki, czy to będzie sudoku, czy to będzie szachy, czy to będzie składanie origami, czy to będzie cokolwiek innego. To musimy naprawdę zadbać o naszą pamięć. Pamiętamy tylko o jednej rzeczy, że musimy dywersyfikować to wszystko, co robimy, czyli nie robimy cały czas tylko i wyłącznie krzyżówek, bo krzyżówek prędzej czy później się nauczymy. Rozwiążemy 100 krzyżówek. Prawdopodobieństwo tego, że hasła i rozwiązania będą się pojawiać takie same jak wcześniej, jest bardzo duże. I już jak jesteśmy tak bardzo zadowoleni z siebie, że już tak rewelacyjnie rozwiązujemy krzyżówki, a mimo to nasza pamięć się ciągle pogarsza i co to się dzieje, no to właśnie już odpowiadam na pytanie, że trzeba zmieniać. Mózg lubi zmiany. Bardzo uwielbia, to jest po prostu mózg równa się zmiana. I jak sobie zapamiętamy to równanie, no to myślę, że to idziemy w dobrą stronę, o może tak. Absolutnie się pod tym podpisuję. Też wielokrotnie o tym czytałem w literaturze badawczej i bardzo fajnie, że pani to od razu podkreśliła, bo też się nad tym zastanawiałem, czy to samo sudoku, czy sama krzyżówka może wystarczyć, ale absolutnie nie, dywersyfikacja jak najbardziej.